Dlaczego warto dbać o czas tylko dla siebie? Nie wolno zaniedbywać czasu tylko dla siebie, bo to prowadzi do tego, że nie wiemy i nie potrafimy funkcjonować tak naprawdę dobrze. My kobiety szczególnie mamy do tego tendencję, żeby zajmować się wszystkimi dookoła i różnymi sprawami i rzeczami, a nie zajmować się sobą. Bo o sobie już się nie pamięta. Albo brakuje czasu na to. To pytanie wynika z tego, że ja uważam, że bardzo ważną rzeczą jest ten czas dla siebie, bo przynajmniej dla mnie to jest okres takiej regeneracji, kiedy psychicznie odpoczywamy. Można się wtedy wyciszyć od różnych problemów, które przecież w życiu nie brakuje. Często jest to też chwila wytchnienia, chwila refleksji, kiedy nie jesteśmy rozpraszani przez innych, no i rzeczywiście możemy się zająć wyłącznie naszymi myślami. I nie jest to zupełnie samolubne podejście, bo jeżeli poświęcimy czas dla siebie, będziemy też umiejętnie budować relacje z innymi ludźmi i będziemy potrafili poznawać innych ludzi. I to jest inwestycja nie tylko w siebie, ale też tak naprawdę w kontakty i w swoje dobre życie. Dlatego kolejnym elementem jest ćwiczenie swojego ciała, swojego umysłu i wcale nie musimy na to poświęcać nie wiadomo jak dużo czasu. Można to naprawdę dobrze zorganizować. Najczęściej uważa się, że samotność wynikająca z odizolowania człowieka od reszty społeczeństwa, że to jest kara. I tak no, w przypadku więzienia niewątpliwie jest. Natomiast jeżeli mówimy o tym czasie dla siebie, to tak naprawdę, żebyśmy traktowali, że to jest najlepszy dla nas czas twórczy. Bo my możemy właśnie przeanalizować, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nasze działania są właściwe. Może trzeba coś w strategii zmienić. Także to wszystko jest szalenie ważne i dlatego ja uważam, że jeżeli nie jest może łatwiej, bo jestem introwertykiem, w związku z tym regeneruję się dobrze, nabieram sił, energii, jeżeli sam to przebywam ze sobą. I wtedy w moim przypadku to jest szalenie ważne, żeby mieć jakiś notes w zasięgu ręki, bo wiele pomysłów przychodzi do głowy, a jeżeli tego nie zapiszę, no to cóż. Myśl ludzka jest ulotna i potem świetne pomysły gdzieś nagle wyparują. Taka chwila w ciągu dnia dla siebie też pozwala nam w pewien sposób zrozumieć i poukładać różne emocje, które są w nas. I jeżeli zadbamy o siebie, to też ludziom, którzy są wokół nas, będzie dobrze z nami. Dlatego myślę, że warto się nauczyć, jakby to ktoś z zewnątrz powiedział, nic nie robić. Ale to jest takie, no nie do końca prawdziwe, bo niby nic nie robimy, ale w tym czasie, jak jesteśmy sami ze sobą, jesteśmy ze swoimi myślami, no to w gruncie rzeczy tak naprawdę możemy iść do przodu. Bo ja uważam, że to wbrew pozorom nie jest czas stracony, tylko to jest czas, który nas rozwija. Tak, i on jest w gruncie rzeczy efektywny dla nas i dlatego warto znaleźć czas dla siebie. Oderwać się od tego, no nic dziwnego, że między innymi w kulturze wschodu tak ważne są medytacje. No ta medytacja to jest klasyczny przykład bycia z własnymi myślami, bycia z własnym ciałem. Jednym słowem, bycie ze sobą i tego można życzyć wszystkim.